хочу менеджерки, а я менеджерки на работе Dużo, dużo ruskich przyjechało, proszę Państwa, tutaj dużo ruskich przyjechało. Jak Państwo słyszą, i z torbami, i z workami, ruskie to się nie patyczkują, jak muszą, to i z torbami, i z workami, proszę Państwa. Ja tam przez ten stadion, żeby tak przez Wisłę przeskoczyć, to bym wyskoczyła na bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie tam podążam, no ale podjadę. 102 podjadę, 111, 117, 158, tylko wiecie Państwo, dzisiaj facet narzekał, że 509 dwa razy w ciągu godziny przyjechał. No to coś jest nie tak. No niestety rzadko jeżdżą teraz w Polsce. Państwo zobaczą, się wszystko zmienia. Co sekunda tramwaj w poprzek, autobus w poprzek. Numer tramwaju się zmienia, numer autobusu się zmienia. Wszystko się zmienia, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langström Extra. A tam, widzą Państwo, po lewej stronie stoi po prostu Pałac Kultury Stalina i Lenina i spotkałam dzisiaj dwie Żydóweczki fajne, no i one się pytają, co tu w tej Warszawie się dzieje. Ja mówię, jak na 21, no to z tych takich kulturalnych imprez to dosłownie nic, bo kultura pojechała do Wrocławia i tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem nic się takiego nie dzieje, a z Białegostoku też nawet prawosławni nie chcą przyjeżdżać, nie ma nic.